Witam Państwa. Chciałam dzisiaj opowiedzieć kilka słów o takich naszych doświadczeniach bardzo, bardzo praktycznych, które mają na celu budżet obywatelski i projektowanie partycypacyjne mają na celu jakby zwiększenie i umożliwienie mieszkańcom wpływania na to, co się dzieje z naszym miastem i z naszą najbliższą przestrzenią. Zrównoważone rozwiązania to trzy osoby, które pracują od niedawna tak naprawdę, bo zaczęliśmy pracować w zeszłym roku i przy bardzo szczęśliwym spłacie okoliczności mieliśmy możliwość pracowania przy kilku projektach, co nam dało bardzo, bardzo duży pogląd, jak skala, pieniądze, zaangażowanie ludzi, chęć do współdziałania może się różnić, mimo tego, że teoretycznie są bardzo podobne założenia, czyli takie, że chcemy, żeby ludzie byli upodmiotowiani w każdym procesie decyzyjnym. Jeszcze może przedstawię. To jest Bogna, to jestem ja, to jest Marcin. My też jesteśmy taką dosyć grupą, która ma różne doświadczenia, bo Marcin jest politologiem. My obie zostałyśmy wykształcone jako architektki, ja pracuję jako urbanistka. Więc każdy z nas ma trochę inne doświadczenie, trochę inne, co innego, na czym innym się skupia w całym działaniu. I teraz Marcin często jakby zaczyna różne spotkania z mieszkańcami tym, żeby zmienić w ogóle sposób patrzenia na to, co się dzieje w naszych miastach, czyli nie to, że jest gmina i rada gminy i prezydent to jest nasza władza, tylko to są ludzie, których my zatrudniamy de facto, czyli oni są tak naprawdę naszymi pracownikami, czyli to my jesteśmy tą władzą i to my, do nas należy to miasto i próbujemy jakby zmienić ten punkt widzenia, który często jakby już w samym nazewnictwie, mówiąc, że prezydent i rada to jest nasza władza, próbujemy to zmienić. Pierwszym takim doświadczeniem, o którym powiem, będzie doświadczenie budżetu obywatelskiego we Wrzeszczu Dolnym, to jest taka dzielnica Gdańska. Potem opowiem też troszeczkę o budżecie obywatelskim w Sopocie i to są dwie zupełnie różne skale przedsięwzięć. No więc Rada Dzielnicy ma budżet 100 tysięcy i stwierdziła, że połowę tego budżetu, 50 tysięcy, przeznaczy na budżet obywatelski. Co to znaczy? To znaczy, że mieszkańcy sami proponują, na co wydać te pieniądze i głosują, przekonują siebie nawzajem i głosują, żeby wybrać to, co jest najważniejsze. Jeszcze powiem, żeby może taką skalę dać, bo 50 tysięcy to jest cena małego placu zabaw, więc jakby jak stwierdziliśmy, że 25 tysięcy osób mam decydować o tym, gdzie postawić plac zabaw w tej dużej dzielnicy dosyć, to jakby teraz ta skala i waga tego problemu nam się trochę obniża. Na początku myśleliśmy, że dzielnica jest tak zróżnicowana i duża, że powinniśmy ją podzielić jeszcze w ogóle na okręgi, ale doszłoby do tego, że ludzie by decydowali, na co wydać 17 tysięcy, więc już stwierdziliśmy, że to by nie miało sensu. Więc ustaliliśmy, my zostaliśmy zaproszeni przez Radę Dzielnicy do współtworzenia, jakby zaprojektowania całego procesu, bo jakby A trzeba to wypromować, B trzeba to wymyślić. Bardzo nam zależało na tym, żeby ludzie podejmowali świadome decyzje.